Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim retro kanale. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest Atari 130XE. Ale słuchajcie, nie jest to moje Atari, bo moje jest tutaj. Tylko jest to właśnie 130XE po pierwsze i po drugie jest to komputer, który leży sobie u mnie w szkole, w jednej z pracowni informatycznych. Jeden z moich kolegów pokazuje ten komputer jako właśnie taką starą maszynę. Pokazuje, jak kiedyś wyglądały komputery. No i ten komputer leży tam już od bardzo dawna i postanowiłem, że właśnie na te ferie, które no dziś się dla mnie zaczynają, wezmę sobie ten komputer do domu i potestuję. On ma dodatkowo jeszcze, słuchajcie, takie oto cudo, mianowicie California Access CA2001. No ale tego nie przetestujemy, ponieważ on nie ma żadnych kabli do tego Atari. No i ja niestety do stacji też nie mam, bo ile do komputera się znajdą, to do stacji nie mam. Potrzebny jest zasilacz, taki dość specyficzny. Nie mam też kabla SIO w razie czego. A co gorsza, na tej stacji jest napisane kaput. Słuchajcie, co może sugerować, że ona jest uszkodzona na normalnym świecie. Natomiast mój kolega tego po prostu nie wie. Natomiast komputer działa. Przyniosłem go, podpiąłem pod swoje kable, odpaliłem i śmiga. Zrobiłem self-test, przeszedł RAM, jest dźwięk, jest sprawna klawiatura. No i się bardzo ucieszyłem. Słuchajcie, zacząłem odpalać gry i niestety okazało się, że ząk. Mianowicie odpaliłem River Raid, chciałem grać, miałem podpięty joystick od larka, no więc wiem, że działa, tutaj nie ma najmniejszych problemów. No i okazało się, że mam kierunki, nie mam fajera. No to zacząłem kombinować, włączyłem program testujący. No i teraz słuchajcie, tutaj mam pada od Segi i ten pad teraz działa w jakimś tam kierunku. Nie działa fajer, niestety. Ale on działa, ponieważ pokombinowałem i tak ten kabel jest ledwo wetchnięty w port pierwszy. Port pierwszy nie kontaktuje. Można tak jakoś pokombinować, że są kierunki albo są fajery, nawet wszystkie trzy. W porcie drugim jest ok, słuchajcie. Musiałem dać co prawda przedłużkę, bo bez przedłużki to nie bardzo chciało działać. Natomiast jak dałem przedłużkę, to jak widzicie jest wykrywane wszystkie trzy przyciski, są wykrywane kierunki, jest ok. W porcie pierwszym niestety ząk. Można jakoś tak pokombinować kablem, że widać wszystkie kierunki, bo w tej chwili to ja mam tylko dwa kierunki, ale wtedy nie ma fajerów. Albo było na odwrót. Były na przykład fajery i nie było kierunków, tak? Na przykład na tym był taki moment, jak ten miałem tam podpięty pod ten port pierwszy, że miałem fajer, ale tylko drugi i trzeci, nie miałem żadnego kierunku. No i niestety ząk, słuchajcie. Jest problem wyraźny z joystickami. No i teraz na czym ten problem polega? Może ktoś z Was potrafi mi podpowiedzieć. Ja ten komputer rozkręciłem. Zerknijmy sobie szybko na niego. No może ja go w tym momencie wyłączę. No i on wygląda całkiem nieźle. Jest ukurzony, ale tutaj wygląda wewnątrz, powiem Wam, nawet bardzo dobrze. Tak? Nie widać, żeby tu było cokolwiek, coś robione, coś psute i tak dalej, tak jak w moim komputerze. Wszystko wygląda nieźle. Jak mówię, trochę kurzu, ale poza tym jest wszystko ok. Wygląda, że wszystko jest w miarę oryginalne. Cztery kości pamięci jak 130XE. Płyta ta sama co u mnie, tylko właśnie te wszystkie kości są tutaj, a u mnie ich nie ma. Puściłem z info tam też wszystko bez problemu. No niestety ten joystick nie łączy. Jak się tutaj przypatrzycie, to zobaczycie, że mam go niedopchniętego. Nie do końca, on tak ledwo tutaj wchodzi w to gniazdo, ponieważ wtedy coś tam reaguje. Jak dopchnę, to zero reakcji, nie? Ten drugi jest normalnie teraz włożony, co prawda przez przedłużkę. Ten też próbowałem przez przedłużkę, ale no mówię, jak dobrze styka, to nie działa. Oj, przepraszam Was, ale mam wyraźne problemy z gardłem ostatnio. Dobra, no jak widzicie, tak to wszystko wygląda ładnie. I wszystko wydawało się pięknie, no tylko jest problem z joystickiem. I to z tym pierwszym niestety. A to pierwszy joystick jest tym kluczowym Atari. No i na przykład nie mogę pograć w takiego River Raida. Czekajcie, spróbuję sobie teraz odpalić loadera. Spróbujemy załadować grę. Nie mogę kręcić odcinków, bo nie mogę mówić, słuchajcie. Dobra, spróbujmy sobie załadować River Raid i pokażę Wam, o co chodzi. Teraz jak ten mój pierwszy Joy będzie łapał jakieś kierunki, to jest może szansa, że uda mi się zagrać na drugiego playera, czyli trzeba by się pierwszym zabić i zagrać drugim. No tutaj nie ma problemu, option, te wszystkie przyciski funkcyjne działają bez problemu, czyli nie ma tego problemu, który był u mnie na przykład w mojej Atarence.
Natomiast, no niestety, coś jest tu z tym joystickiem. Nie odkręcałem jeszcze płyty. Tamto gniazdo trochę się rusza, mam takie wrażenie. Dobra, odpalamy start. Tutaj chyba możemy wybrać dwóch playerów. I tym by się trzeba było zabić. No ale teraz to już nawet, mi widzicie, chyba kierunki nie działają, bo nie mogę się zabić. No. I co? Jeszcze raz start. Dobra, udało mi się zabić. Teraz będzie grał drugi player. Dobra, to spróbuję, czy można grać drugim playerem. No i dobra, tutaj wszystko, jak widzicie, działa. Ale w drugim porcie. A w pierwszym nie działa. A w przeciwieństwie do Commodorka, w Atari ten pierwszy jest ważniejszy. I więcej gier jest na ten pierwszy. Dobra, więc słuchajcie, widzicie, jaka jest sytuacja. Proszę o radę, co zrobić. Wiem, że oglądają mnie atarowcy. Co może być problemem i co trzeba zrobić, żeby uruchomić ten pierwszy port joysticka, bo poza tym wygląda na to, że ta szkolna maszyna jest prawie całkowicie sprawna i wszystko działa, tylko ten joystick coś nie łączy, bo wychodzi na to, że to nie jest jednak jakiś problem większy, tylko to jest chyba problem właśnie z połączeniem. Oczywiście joysticki próbowałem na mojej maszynie, wszystko działa. Tamte programy testujące wykrywają wszystkie kierunki, więc no tu jest wyraźnie problem. Na pewno nie jest to problem joysticka. Dobra, dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki już niedługo. Jak się uda uruchomić port joysticka, no to może właśnie z tą Atarynką. Szczególnie, że zamówiłem sobie ten kadricz oparty na Raspberry Pi Pico i spróbuję odpalić gry z kartów. Więc jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki.